naszego oddziału świętopowickiego, Ania, zwana Maryną, wyjechała kiedyś najpierw na półtora roku, później na kolejny rok, czyli prawie 3 lata spędziła właśnie tutaj w Ganie, w Boys Home'ie. I ona tak naprawdę zaraziła nas wszystkich miłością do tego miejsca. Słyszeliśmy od niej dużo opowieści, widzieliśmy dużo zdjęć. I przede wszystkim sama rozmowa z nią o jej odczuciach, o pobycie tutaj jakoś zmotywowała nas do działania, do zrobienia czegoś właśnie dla tych chłopaków. I tak od tego wszystko się zaczęło. Ja powiem szczerze, że początki były trudne. Człowiek szukał swojego miejsca, chciał się odnaleźć, chciał się sprawdzić w pracy. Po prostu po drodze zawsze jest wiele, wiele przeszkód. Przede wszystkim inny sposób myślenia, inny sposób bycia tych ludzi tutaj. Jak się tutaj znalazłam? W jaki sposób? Ja uważam, że była to droga przeznaczenia. Już w dzieciństwie gdzieś tam usłyszałam taki głos wewnętrzny, że ja kiedyś też pojadę na misję. Chociaż wtedy jeszcze w ogóle nie wiedziałam, co to są misje święte, na czym to polega. Ale już coś takiego usłyszałam w sobie. I do tej pory pamiętam właśnie tą boczną szkatułkę, skarbonkę z podpisem na misje święte. U mnie w kościele, w parafialnym, w Rudzie Śląskiej, na Orzegowie. Tamtego pamiętnego lata spotkałam moją koleżankę i umówiliśmy się na basen. Właśnie podczas tego dnia ona mi opowiedziała dużo o Salezjanach, o szkole salezjańskiej, o otwartym właśnie wolontariacie i o pierwszej grupie wolontariuszy, którzy wyjechali do Gany. To było w 2001 roku. Dla mnie to było jak taki sygnał, zielone światło. Gdy tylko usłyszałam wolontariat, misję, od razu to do mnie dotarło, że ja chcę być jednym właśnie z tych wolontariuszy. Chcę być jednym z nich i tak samo razem z nimi pojechać. Tak się zdarzyło, że od października, było pierwsze spotkanie wolontariatu, na które ja poszłam. No i od tamtego momentu mogę powiedzieć, że należę do grupy misyjnej, której oddział jest w Świętochowicach. No i tak się zdarzyło, że po chyba 2 latach uczestnictwa bycia w wolontariacie, ksiądz Piotr Wojnarowski organizował nową grupę, która pojechała w 2003 roku na nową misję do Gany, tym razem w Suniani, na budowę szkoły w wiosce Sereso. Mnie się udało, byłam jedną z tych szczęśliwych osób, które zostały wybrane do tej właśnie wyprawy. To był tylko miesięczny pobyt, 5 tygodni, może nawet niecałe 5 tygodni tutaj w Ganie, ale które pomogły mi zrozumieć, że chcę spróbować iść tą drogą. Dlatego po przyjeździe, po powrocie do Polski porozmawiałam z księdzem Adamem Parszywką, który jest duszpasterzem krakowskiego wolontariatu misyjnego Młodzi Światu i który przyjął moje zgłoszenie na wyjazd na misję. Początkowo miała być to Kenia, ale z powodu jakichś problemów zdecydowali, że wyślą mnie do Sierra Leone. Później niestety się okazało, że w Sierra Leone obecni wolontariusze sobie przedłużyli pobyt, dlatego wysłali mnie do Gany, ponieważ było akurat tutaj takie konkretne zapotrzebowanie na wolontariuszy. W Ganie już byłam przedtem, dlatego spodobał mi się ten pomysł, ponieważ wiedziałam, że nie jadę tak do końca w nieznany teren. Znałam już trochę ludzi, był tutaj znajomy ksiądz Piotr Wojnarowski. Ponieważ nie było nikogo znajomego z naszego grona misyjnego w Krakowie, aby ktoś mógł mi towarzyszyć, ponieważ było potrzeba 2 wolontariuszy. Przyjechała ze mną wolontariuszka zapożyczona ze Stowarzyszenia Misyjnego Misji Afryki SMA, Bożena Latocha. To z nią tutaj przyjechała na pierwszy rok pobytu na tej misji w Boys Home'ie. Jednak już po iluś tam miesiącach stwierdziłyśmy, że 1 rok to jest za mało.
A dlaczego za mało? Ponieważ prawda jest taka, że życie na misjach nie jest taką bajką, jak może niektórym się wydaje. Nie jest znowu tak samo piekłym. To jest coś pośrodku. Trzeba po pierwsze wejść w tę kulturę, w ich świat, w mentalność. Dlatego stwierdziłyśmy, że po tym roku, kiedy w końcu człowiek wejdzie w to środowisko, wie już o co chodzi, zna ludzi, zna mentalność, może zacząć w końcu coś robić, współpracować z tutejszą młodzieżą, z dziećmi, po prostu z ludźmi. Może dzielić swoje życie z ich życiem. Dlatego już po paru miesiącach stwierdziłyśmy, że chcemy zostać dłużej. Nasz wniosek został ponownie przyjęty pozytywnie. I po rocznym pobycie wyjechałam do Polski tylko na 2 miesiące, po czym wróciłam po 2 miesiącach na następne 1,5 roku. W sumie siedziałam w Ganie 2,5 roku. To było moje życie nie tylko w Bojsłomie, ale tak samo pośród tutejszej ludności. Jest to dom dla chłopców ulicy, chłopców w potrzebie. Coś takiego troszeczkę jak w Polsce u nas domy dziecka, ale nie do końca, bo większość z tych chłopaków jednak ma swoje rodziny, może nie pełne, ale jednak zawsze kogoś ma. Ale są to rodziny bardzo ubogie. Chłopcy często mają naprawdę bardzo jakieś ciężkie i skomplikowane historie swojego życia. Często zostali porzuceni przez rodziców. Niektórych rodzice wyrzucili z domów, niektórzy rodzice zmarli na AIDS, niektórzy po prostu sami chcieli ich oddać jakby na wychowanie do boys home'u. Niektórzy po prostu wiedzieli, że dzięki Salezjanom te dzieci mogą w przyszłości zostać kimś, że mają jakieś szanse na lepsze życie i dlatego często są tam wysyłani. Myślę, że w jakiś sposób po upływie tych 2 lat mogłam stwierdzić, że jestem częścią tej ziemi, tych ulic. Właśnie nieraz jak tak zamykam oczy, czy leżę sobie w Polsce w łóżku, to mam przed oczami właśnie ulicę Sunianie, ponieważ ja uważam, że Sunianie to jest takie moje miejsce. Ja bardzo lubię to miejsce, ja się tu dobrze czuję, potrafię się poruszać, nie mam problemów z korkiem ulicznym czy z ludźmi. I myślę, że to wszystko zasługa właśnie tych ludzi, ponieważ oni mnie przekonali do siebie. Tak samo nasi chłopcy. Praca w Bojsłomie jest też tak samo bardzo specyficzna. Oni pochodzą z różnych rodzin, mają różny taki background społeczny. I no naprawdę, ciekawe historie się wydarzały. Ja mam też szczęście, że co roku mogę tu wracać i widzę, jak to się wszystko toczy. Jak ludzie się zmieniają, jak chłopcy dorastają. Widać później ten efekt pracy. To jest tak jak z tym takim ziarenkiem gorczycy, że się posadzi i się nie widzi, kiedy ona rośnie, jest bardzo małe. Ale gdzieś tam za ileś tam lat ona wyda swój plon. I na przykład my już ten plon widzimy teraz. Widzimy po pierwszych chłopakach, którzy trafili do boys home'u. Po Bensonie, który teraz studiuje i będzie profesorem, będzie tak samo wykładał. Po Josefie, który obecnie studiuje w Niemczech i pracuje z Salezjanami przy różnych projektach. Po Davidzie, po Johnie Lambonie, to widać po wielu, wielu ludziach. I po tych następni, Eryk, Kłamy, Tomasz, który pamiętam przyjechał z północy, nie umiał ani słowa po angielsku, a teraz jest jednym z dobrych uczniów. To są historie ludzi, bardzo ciekawe historie. Z życia wzięte i kiedy się raz usłyszy historię jednego z tych chłopców, kogokolwiek z tego miejsca, to one już zapadają po prostu w pamięci na zawsze. W pamięci, ale tak samo w sercu. Ja myślę, że jak ktoś tutaj już raz przyjedzie i naprawdę posmakuje tego życia tutaj, Afryki, Gany, tych ludzi, to nie jest w stanie powiedzieć, że nie zatęskni, nie jest w stanie powiedzieć, że nie chce wracać.
bo nie masz tym się później żyje. To się... Tak, misje stają się częścią twojego życia, którego nie można się wyprzeć w żaden sposób. Parę. One chodzą do nas do oratorium, także oni znają Don Bosco doskonale. I tak samo co rok przychodzą na kamp. Właśnie tych dwóch chłopaków. Ja uważam, że wiara to jest taki zalążek nas samych. Każdy człowiek ma w sobie wiarę, ale później to od nas samych zależy, jak ona mocno urośnie, czy ona w ogóle wykiełkuje. Ja myślę, że tutaj właśnie mój pobyt w Ganie, w Afryce, to była taka bardzo żyzna gleba, jeżeli chodzi o moją wiarę. Ja może tego na początku nie widziałam, jak byłem będąc jeszcze w Polsce, ale właśnie tutaj miałam dużo czasu na różne przemyślenia. I później tak patrząc wstecz, człowiek widzi, że nigdy w życiu nie był sam. Bóg, Pan Jezus zawsze kroczył obok mnie, ale wtedy było dla mnie to niewidoczne, tak to powiem. Dopiero teraz, z perspektywy czasu, mogę stwierdzić, że On zawsze był przy mnie i zawsze gdzieś tam mną kierował na tyle, żeby moja wiara się mogła rozwijać. Ale prawda jest taka, że dopiero w Afryce, w Ganie udało mi się moją wiarę rozwinąć. Aczkolwiek ja wiem, że to jest tak, prawda jest taka, że człowiek potrzebuje dużo czasu, aby prawdziwie urosnąć właśnie w wierze, żeby się rozwinąć, żeby być lepszym człowiekiem. To jest cały proces życiowy, to jest całe nasze życie, taka jest prawda. Bo każdego dnia, w każdym roku coś się będzie zmieniać w naszej wierze, w nas samych. Dlatego ja uważam, że tutaj w ogóle jest na tyle taki dobry klimat, jeżeli chodzi o wiarę, że człowiek musi się zmierzyć z samym sobą. Dobry klimat, po pierwsze, dlatego, że jest się poddawanym różnym próbom. Próbom też między innymi wiary, ale tak samo swojego charakteru, swojej siły. Gdzie człowiek poznaje siebie, poznaje swoje słabości i musi się z tym zmierzyć. W Polsce ludzie zagłuszają wiarę, depczą ją, nie chcą się przyznawać do takich rzeczy. A tutaj na przykład głośno się mówi o wierze, o Chrystusie, o Bogu. W każdym pozdrowieniu jest God bless you, niech Bóg Cię błogosławi, idź spokojem. To jest to coś bardzo normalnego. No more, yeah? You have new name or what? Yes.